Pani minister, dlaczego Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zainteresowało się taką tematyką jak energia i energetyka rozproszona? Koszty energii elektrycznej są jednym z najistotniejszych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno u dużych przedsiębiorców, takich, dla których przygotowaliśmy pakiet rekompensat dla przemysłów energochłonnych. Przypomnijmy, to jest ponad 300 podmiotów w Polsce, którzy konsumują około 25% całkowitej wyprodukowanej w Polsce energii. Jednocześnie są odpowiedzialni za zatrudnienie około 25% aktywnych zawodowo Polaków. Tego typu osłonowe mechanizmy istnieją w innych państwach członkowskich. W Polsce ich nigdy nie było. Jak branża cała mi powiedziała, 11 lat próbowano, 3 podejścia były do tego, nam się udało zakończyć projekt, więc to jest jedna strona. Druga strona, małe i średnie firmy. Zdajemy sobie sprawę, że w ciągu do 2030 roku koszt energii wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych nie będzie malał. Wiąże się to z tak zwanym podatkiem węglowym, czyli kosztami uprawnień do emisji CO2. Musimy zatem podjąć starania, aby być w stanie utrzymać konkurencyjność polskich małych i średnich firm, aby zapewnić im dostarczenie taniego i czystego prądu. No, oczywiście także chcemy, aby ten tani i czysty prąd miał każdy Polak w swoim domu, chociaż ten sektor jest w miarę bezpieczny, ponieważ ta grupa G ma regulowane taryfy. Dlatego po tym kryzysie, powiedzielibyśmy, cenowym ubiegłego roku, drastycznym wzroście cen energii elektrycznej, ja na początku stycznia ogłosiłam program Energia Plus, którego celem podstawowym było wsparcie prosumenckiej energetyki rozproszonej legislacyjnie i finansowo. I myślę, że to pół roku to jest naprawdę rewolucja w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, prosumenckiej. Mamy ponad 11 tysięcy nowych instalacji fotowoltaicznych od początku roku zainstalowanych, a mój cel, który postawiłam sobie na początku roku, czyli bloki 200, 200 megawatowe, na jakich opiera się polski system energetyczny, zastąpić jedną, w cudzysłowie zastąpić oczywiście, jedną taką 200 elektrownią słoneczną na dachach domu. No nie tylko już mamy wytworzoną, ale wydaje się, że na koniec roku to 3 takie 200 będą na dachach polskich domów. Ta rewolucja prosumencka, o której pani mówi i z którą też pani jeździ po kraju, żeby promować też to przystępowanie do programu Energia Plus, dotyczy przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, prawda? Natomiast gdzie w tym układzie są rolnicy, producenci rolni, którzy także prowadzą pewnego rodzaju działalność gospodarczą? Jak oni mogą skorzystać na tym programie? O nich także nie zapomnieliśmy, bo przypomnijmy, że w znowelizowanej ustawie o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie pod koniec sierpnia, mamy także zapisy dotyczące spółdzielni rolnych. W ramach spółdzielni rolnych mogą powstawać właśnie to właśnie rolnicy mogą korzystać zarówno z ulg podatkowych na tworzenie takich, no powiedzielibyśmy, małych, lokalnych spółdzielni. W pierwszej kolejności fotowoltaicznych pewnie. Przypomnijmy, że znieśliśmy te bariery, które wiązały się z tym, że rolnik mógł korzystać z preferencyjnej stawki VAT 8%, jak zainstalował sobie instalację na dachu domu, ale już na oborze czy stodole, czy też na po prostu polu w sąsiedztwie swojego domu. Wówczas ten podatek był powyżej 20%. Myśmy te ograniczenia znieśli. Wprowadziliśmy także możliwość łatwego przyłączania do sieci dystrybucyjnych dla kilku wytwórców, bo jak mówimy o spółdzielniach, to nie mówimy o jednym gospodarstwie rolnym, tylko o kilkunastu gospodarstwach. Więc to z całą pewnością jest przestrzeń także dla biogazowni. I kiedy mówimy o biogazowni, to też mówimy o nich z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że jednym z celów strategicznych, horyzontalnych jest uniezależnienie się, jeżeli chodzi albo dywersyfikacja w dostawach gazu. Im więcej będziemy w stanie wyprodukować gazu sami, tym będziemy bardziej suwerenni, bardziej bezpieczni. No i wreszcie będziemy ten gaz mieć po cenach przewidywalnych tańszych niż on jest dostępny na rynku. To pierwsze. Drugie. Biogazownie to także źródło prądu oczywiście i znowu to jest to źródło ekologicznego, taniego prądu. To także rzecz niebagatelna. Dzisiaj mamy takich producentów 86 zarejestrowanych w KOWR-ze. Potencjał szacowany przez i krajowych, i zagranicznych ekspertów jest zdecydowanie większy. No, możemy się porównywać z Niemcami, gdzie takich instalacji jest ponad 11 tysięcy. No, oczywiście biorąc pod uwagę wielkości krajów, z całą pewnością
stukrotnie możemy zwiększyć liczbę takich producentów dzisiaj w Polsce. Więc to też ważny czynnik. I wreszcie trzeci, nie mniej istotny. Biorąc pod uwagę i traktując bardzo odpowiedzialnie środowisko i będąc odpowiedzialnym także w zakresie emisji gazów cieplarnianych, metan, w ogóle podstawowym źródłem wskazywanym przez globalnie przez ekspertów produkcji gazów cieplarnianych nie jest dzisiaj przemysł, ale właśnie rolnictwo, przede wszystkim hodowla trzody chlewnej, a zatem ograniczenie emisji metanu jest także ważne ze względu odpowiedzialności naszej za środowisko, to pierwszy punkt, ale także obniżenia kosztów makroekonomicznych, bo za emisję gazów cieplarnianych także polska gospodarka będzie musiała już płacić i będzie musiała płacić. Więc to ten trzeci czynnik, dla którego zajmuje się ten minister odpowiedzialny za gospodarkę, bo mówię, to jest ważna kwestia związana z redukcją kosztu energii elektrycznej, z redukcją kosztu gazu. Biogazownie to także chyba ważne ogniwo w GOZ, gospodarce obiegu zamkniętego. Niedawno został podjęty dokument, mapa drogowa GOZ. Czy tutaj Pani też dostrzega potencjał dla biogazowników, bo jest ich stosunkowo mało, sama Pani wie, że tych producentów, mówiła Pani o tym, jest niecała setka. Tych biogazowni jest ponad 100, ale to też 100 tam jeden czy 102, natomiast mogłoby być ich dużo więcej. Jak Pani widzi tą pozycję biogazowni właśnie w GOZie? Mapa drogowa gospodarki o obiegu zamkniętym, przygotowana z wieloma branżami, ekspertami, międzyresortowo, ponad 2 lata pracy, dokument o charakterze strategicznym, no, ma przekierować nieco tory polskiej gospodarki, która dzisiaj w wielu obszarach jest taką, że zaprojektuj, skonstruuj, wykorzystaj, wyrzuć. Na rzecz modelu zaprojektuj, wyprodukuj, skorzystaj i zaprojektuj, tak? Wprowadź do obrotu po raz drugi, wykorzystaj surowiec jeszcze raz. Więc biogazownia jest dokładnie jednym bardzo ważnym ogniwem w domknięciu cyklu. Mówimy o czymś, co dzisiaj jest odpadem. Przecież mówimy tutaj o odpadach, nie mówimy o odpadach przemysłowych, wielkich, ściekach czy miejscach, gdzie przetwarzamy odpady, ale także ten pierwszy etap to jest nasz domowy kosz na śmieci, prawda? I to jest pierwszy surowiec, surowiec energetyczny, który możemy wykorzystać. I w GOZie, ale także w tym podejściu naszym ma również znaczenie jeden element. O ile jest wiele źródeł ciepła czy źródeł prądu, w których Polska nie będzie raczej ma małe szanse bycia liderem technologicznym. O tyle w biogazowni, w technologii do konstruowania biogazowni, to jest bardzo wiele technologii rodzimych. Ponieważ to jest sektor wzrostowy na świecie, to także potencjał jakby takiej niszy globalnej, w której Polska może się bardzo dobrze rozwinąć. Biogazownie to utylizacja odpadów, produkcja biogazu, biometanu, wodoru, energii elektrycznej, nawozów, więc tylko inwestować. No, to jakbyśmy mieli rysować taką gałąź wpływu na elementy gospodarki, to drzewo będzie miało rzeczywiście wiele odgałęzień. Także zachęcamy do inwestowania, zachęcamy do rozmowy o tym, do inspirowania nas, administracji, jakie jeszcze elementy wymagają zmiany legislacyjnych, choć myślę, że część z nich myśmy już konkretnie i konsekwentnie zaprojektowali. Przed nami na pewno regulacje dotyczące magazynowania, bo dziś, jak mówimy o energetyce przyszłości, to podstawowym wyzwaniem jest magazynowanie energii, bo wiemy, że kiedy wiatr mocno wieje, kiedy mamy bardzo dużo biomasy, produkujemy prąd, to tym świętym gralem jest dzisiaj możliwość zgromadzenia tego prądu na czas, kiedy odnawialne źródła energii nie pracują. Więc mamy wyzwania technologiczne i warto inwestować, a nas inspirować do takich zmian, żeby Polska rzeczywiście była awangardą w zakresie odnawialnych źródeł energii, także w obszarze biogazu. Czysta energia, czyste powietrze to także walka z tymi kopciuchami. Pani jako minister też się włączyła w tę walkę. Za chwilę, bodajże jutro czy pojutrze, jest szkolenie specjalne dla producentów urządzeń grzewczych. Czy oni mają się czego bać?
No, mam nadzieję, że po tych 3 latach wspólnej drogi, od kopciucha do ekodesignu, dzisiaj producenci się już nie boją, a to było ogromne wyzwanie. Przypomnijmy, że ja może nawet nie to, że się włączyłam, tylko raczej byłam tym, kto rozpoczął ten proces w naszym rządzie, kiedy wprowadzaliśmy normy na standardy emisyjne dla kotłów, starając się wyeliminować z rynku, z obrotu w ogóle i tego second handu, jak i pierwotnego wprowadzenia do obrotu tak zwanych kopciuchów. No, Polska, nie tylko w Polsce, tych domów jednorodzinnych jest dużo. Dużo Polaków mieszka w domach jednorodzinnych, co nie jest często symbolem wysokiego statusu społecznego, bo są to stare domy wymagające poprawy efektywności energetycznej. To Polska też miała bardzo mocno, ma nadal bardzo mocno rozwiniętą branżę kotlarską, która te kopciuchy tak zwane produkowała. Produkowała je legalnie, więc tutaj nie ma zarzutu. To też droga, jaką przeszły te warsztaty, które można pamiętać sprzed 10 lat, jak one dzisiaj wyglądają, to są bardzo nowoczesne firmy, więc ten legislacyjny impuls zamknięcia rynku kopciuchów, no, odbywał się naprawdę w stałym dialogu z branżą. I w tym dialogu dopracowaliśmy, bo po pierwsze ta branża jest w stanie dostarczać kotły w standardzie ecodesign, czyli ten, który jest dopuszczalny i programami wsparcia, i jeśli wymieniać kotły na paliwo stałe, to rekomendujemy i taką referencyjną listę tych produktów w większości polskich Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska już ma. Ale rozmawiając z tą branżą, mówiliśmy, że paliwa stałe będą odchodzić i że to jest technologia passé, że trzeba myśleć już o jutro i pojutrze i jeszcze 3 lata do przodu. Z całą pewnością takim obszarem rosnącym są pompy ciepła. Mamy już kilku lokalnych producentów pomp ciepła i tak jak mówimy, kotły na gaz prześcignąć dużych europejskich producentów będzie nam bardzo trudno, jeśli to w ogóle możliwe. W pompach ciepła z całą pewnością możemy mieć wiele do powiedzenia. Tych producentów jest ciągle niewiele. Technologia się ciągle dopracowuje i dlatego z branżą kotlarską i z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dopracowaliśmy program, no powiedziałabym, program transformacji technologicznej dla tej branży. Będzie go za chwileczkę pan premier Gowin ogłaszał na początku października i mamy nadzieję, że to będzie taki impuls modernizacyjny, który przestawi tę branżę z torów paliwo stałe na energetykę odnawialną z głębi ziemi. A jaką pani widzi Polskę za 5, za 10 lat? No to bardzo pewnie trudne pytanie. Marzymy o niej pewnie codziennie rano wstając. Z całą pewnością widzę Polskę sprężnie, silnie rozwijającą się gospodarką, że ten poziom, który mamy dzisiaj i ten podziw, który budzi dzisiaj polska gospodarka, utrzymamy go na tym poziomie przez najbliższe dekady. Widzę Polskę, która jest trendsetterem technologii, w tym także technologii zielonych. To byłaby wielka naprawdę nasza zasługa, gdyby się udało tę łatę, którą mamy przyczepioną, Polski, Polaków, przywiązanych do tego trucicieli środowiska, co jest z gruntu nieprawdziwe, bo ja bardzo często powtarzam, że my chcemy przejść tę transformację, ale na warunkach do udźwignięcia społecznie i gospodarczo. Nie naszym wyborem było zbudowanie polskiego systemu energetycznego w oparciu o węgiel. Nie mogliśmy tej transformacji przeżyć w latach 60., 70. Dzisiaj robimy ogromny skok, ale musi to być skok do udźwignięcia, tak jak powiedziałam, społecznie i gospodarczo. I widzę polskie technologie zielone, chociażby mamy ich wiele w programie takim jak Green Evo, które będą trendsetterem, globalnym trendsetterem, gdzie będzie się te technologie kupować i na rynek europejski, a może jeszcze bardziej na rynki azjatyckie, które dzisiaj zaczynają także bardzo mocno inwestować we wszystko, co wiąże się z ekologią.